Czy Wy naprawdę myślicie jeden z drugim, że mnie tak do końca porąbało? Ludzie. Witam wszystkim na kanale Ojciec Pit. Eee, serdecznie się cieszę, że jesteśmy tutaj razem. Kto jeszcze nie subskrybuje, bardzo prosimy o subskrypcję, łapki w górę, mile widziane i oczywiście wszelkiego rodzaju komentarze, jak i udostępnienia tego filmu. Mm. Będziemy dozgodnie wdzięczni. I ja, i Małgorzata. W pierwszych słowach tego filmu powiem wam, że mnie naprawdę nie porypało. Nie? To nie jest tak, że ja się zdecydowałem i zostajemy z Małgorzatą streamerskimi osobowościami internetowymi. Rzuciłem robotę. No kurde, kto... Kto przy tej nomenklaturze, przy tej inflacji rzuca robotę? No nikt, no nikt. No ale jesteśmy dalecy od polityki, jesteśmy dalecy od, od wszystkich m, e, tych rzeczy takich, no kurczę, które wywołują niezgodę i, i wszelkiego rodzaju wojnę polsko-polską, więc jesteśmy dalecy od tego. Więc razem z Małgorzatą postanowiliśmy, że słuchajcie, n, 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 nie rzucimy roboty i nie zostaniemy streamerami na pełen, pełen etat, nie jesteśmy j, j, youtuberami na pełen etat. choć. I tutaj muszę wam szczerze powiedzieć, zajdą pewne zmiany na tym kanale. Postanowiliśmy troszeczkę pójść w inną stronę. Oczywiście dalej będziemy was bawić, oczywiście dalej będziemy was rozśmieszać. Może nie to, że zrobimy wszystko, żebyście się śmiali razem z nami, albo żeby e, mm, albo żeby ten, ten, ten uśmiech jakoś tam u was gościł, bo, bo, bo sorry, ale idioty to z siebie robić z Małgorzatą nie będziemy. Nie mamy takiego zamiaru, nie ma takiego planu. Ale, ale, ale i tu wielkie, ale. Za chwilę też przyjdzie Małgorzata i pokiwa głową. Ale ten kanał będzie przechodził pewne zmiany. Już niedługo pojawi się na, na naszym kanale kilka projektów takich długo długometrażowych, które mam nadzieję na stałe zagoszą w ramówce naszego programu, czyli będziemy na stałe dodawali filmy w pewnej konwencji, oczywiście humorystycznej, ale które myślę, że są potrzebne. Bo teraz zwróćcie uwagę, co się dzieje w internetach. W internetach to są albo dla młodych, albo dla świrów. Natomiast punktu widzenia, no kurczę, ja się postrzegam z małgorzatą za normalnego człowieka i punktu widzenia normalnych ludzi, no jest troszkę za mało. Więc my tutaj postaramy się coś zmienić, już niedługo pojawi się cykl programów o Wrocławiu, o moim Wrocławiu, o Wrocławiu takim, jakiego nie znacie, jakiego nie widzieliście. O moim Wrocławiu, o takich miejscach we Wrocławiu, które ja odwiedzam często, ja odwiedzam z przyjemnością, a których wy możecie nie znać, nie? Tak jest, tak będzie, nie kłamię. Mamy też zamiar, i tutaj chyba uchybę, uchylę rąbka tajemnicy i to takiej, wiecie, wielkiej tajemnicy. Bo, bo pojawi się podcast, podcast w odcinkach, ktoś powie, no to żeś teraz łysy nie? widziałeś podcast w jednym odcinku? Jakoś tam widziałem, się reportaż to nazywa, tak jest, no zrobimy podcast w odcinkach, razem z moim friend Łukasz, Łukasz I love you pozdrawiam, że ten, ale oczywiście platonicznie, jak to Brodate samce. I tam będziemy sobie rozmawiać razem z Łukaszem na temat e, różnych spraw, różnych bolączek dotyczących tej e, męskiej strony życia. Bo e, mam odnoszę takie wrażenie, że wszystkim się wydaje, że, że mężczyźni to teraz mają takie sielankowe czasy, nie? Przecież taka jest sielanka, że kobietą, to jest ciężko być. Panie, spróbuj być kobietą. I tutaj panie powiedzą na pewno ty, łysy. A próbowałeś ostatnio być kobietą? No nie próbowałem. Nie wiem, czy by mi to wyszło. Zatem, jakby był kobietą, to bym był jedną z życzych kobiet, chyba w, na rynku obecnie dostępnych. No ale, prawda, są różni dewianci, są na świecie. Może akurat, każda potwora znajdzie swego amatora, ale czy ja akurat bym znalazł? Nie wiadomo. Nie wiadomo. W sumie wolałbym nie usłyszeć odpowiedzi na to pytanie, choć jak ktoś w komentarzu chciałby napisać, ojciec, szarpałbym cię jak reksioszynkę”, nie? To tak długo, jak długo nie będzie to hop, to można pisać, nie? Wolałbym w sumie, żeby było szarpałabym cię jak rekwioszynkę, nie? Deptałabym cię jak babcia kapustę. No to jeszcze jako tak, Ale wiesz, nie? Wszedłbym, wszedłbym w ciebie jak ruski w czołg, to już. Byłoby mi miło tak platonicznie, ale jednak mm, nie. Jakby dało radę, to nie. Więc y, nie o tym, nie o tym, ale pojawi się y, właśnie podcast o, o męskim punkcie widzenia. Tak. Będziemy rozmawiać o męskich sprawach. Absolutnie nie będziemy tutaj namawiać do powrotu patriarchatu, chociaż wszyscy twierdzą, że patriarchat nigdy nie odszedł. Otóż odszedł! Uwaga! Teraz żebyście wiedzieli. Żebyście wiedzieli, żebyście wiedzieli że to jest nagrywany live, bez, bez tego. Patrzcie. Idzie nasza gwiazda. Zobaczcie. O, zbliża się. Zbliża się. Ona jeszcze nie wie, że to jest nagrywane na dwie kamery. I w drugi cały czas w tym szlafroczku jest widoczna. Piękna moja Małgorzata. Małgorzata będzie brała czynny udział we wszystkich naszych projektach. Ehm, jeżeli nie na wizji, to na pewno wsparciem molarny, moralnym. Mo, moralnym. Ale to, to się pojawi jak najbardziej. Więc e, to są dwa projekty, z którymi startujemy już, już na dniach. I będziemy szli w stronę jednak dłuższych treści. To będziemy robić. Będą się pojawiały dłuższe treści na tym kanale. Short, co jakiś od czasu do czasu, wleci, ale no. Na tych moich poważnych filmach, mówiących o męskich problemach, męskich bolączkach, o tym jak troszeczkę świat nas nie rozumie, pod tymi filmami był niesamowity odzew. I olbrzymia liczba mężczyzn, no, wręcz dziękowała, że, że jest taki głos rozsądku, że ktoś w końcu to powiedział. I doszło do mnie, że mówimy o tym za mało. Więc będziemy troszeczkę więcej o tym gadać. Oczywiście, że w konwencji dobrego humoru, tak, nie będziemy siedzieć i smęcić, tak, że w czarno-białym klimacie ciężko jest być facetem. Oj ciężko, oj ciężko. Ale kobietom łatwo jest, oj łatwo, oj łatwo, nie, tak nie będzie. Będzie z humorem, będzie wesoło, ale będzie też i poważnie. Więc na to e, czekamy, już niedługo ruszają nagrania, więc mam nadzieję, że będzie to pięknie. Zresztą w pięknej scenerii, bo do współpracy namówiliśmy e, jeden z pubów we Wrocławiu, będziemy tam nakręcać, będzie pięknie. Będzie alkohol, ale we bet, bet, tle, nie do ruszenia, nie wolno. Szef powiedział, możecie se nakręcać, do baru mnie się nie zbliżać. Tamu. Bo wypijecie wszystko, widzę po tych mordach. Ach, ach, jak ty mnie znasz. Także takie rzeczy się też e, pojawią w pięknej właśnie scenarii, w pięknej otoczce i to będziemy robić razem z przyjacielem Łukaszem No a z Małgorzatą. Już niedługo kolejna odsłona pojedynku na dowcipy. To nam się udało, to nam wyszło. Będziemy też starali się zaprosić coraz to ciekawsze osoby, żeby brały udział w pojedynku na dowcipy z Ojcem. Albo z Małgorzatą, nie wiadomo. Ty, dlaczego nie? Małgorzata też może przecież wystąpić w pojedynku na dowcipy przeciwko... No nie wiem, to... Kliczce. Jakby się Kliczkę udało namówić, to raz, że się nie dogadamy. Jakoś tak. Poza tym on chyba teraz raczej zajęty jest. Coś nam się podnoś u niego dzieje. Jezu, przepraszam, jeżeli ktoś e, wyszedł z założenia, że e, ja tutaj bagatelizuję pewne sytuacje, które się dzieją na świecie, to nie. Bardzo przepraszam. E, natomiast, żebyście e, mieli tą świadomość, absolutnie nas nie porąbało z Małgorzatą. Absolutnie nie jest tak, że razem z Małgorzatą rzucamy robotę i będziemy zajmować się teraz e, YouTube'em na pełen etat. Na fejmie, czy na innym klaudzie czy na innych też nas nie zobaczycie. Nie ma takich pieniędzy, które by mnie zmusiły, żebym yy, tak nisko strzelić, żeby się napierdzielać w jakimś tam ringu. No. Ja do tej pory nie rozumiem, dlaczego na te wszystkie imprezy. Chociaż no, jest pełen, pewien pozytyw, właśnie takich imprez, bo jednak wróciło zainteresowanie sportami walki. A sporty walki są bardzo bliskie mojemu sercu, bo trenowałem kilkanaście lat. Więc są bardzo bliskie mojemu sercu i za to tylko jestem im wdzięczny. Natomiast z tym, no, cała reszta to nie. Więc serdecznie dziękuję, ale reszta dajcie spokój. Więc tam nas nie zobaczycie. Możecie nas. W ktoś ojca zaprosił na konferencjera. Przykład, nie? KSW. O, to bym komentował. A Gośka w pierwszym rzędzie i by się śmiała. Taki klakier mój, nie? Ja rzucam suchar, a Gośka... Ale zabawny był. Nie znam typa, fajny. No. A ludzie tam, wiesz, dyj, Gośka, nie pal Niemca, bo my wiemy, kto ty jesteś, nie? Gośka nie wie, że oni wiedzą. Ale by się chyba wcześniej czy później zorientowała. Więc cieszę się, że jesteście z nami. Na YouTube jest nas już prawie 30 tysięcy. Im więcej, tym lepiej. Serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym ten kanał i zachęcam do wspierania tego kanału. To pozwala nam tworzyć wspaniałe i interesujące treści. A e, kto jeszcze nie zostawił łapki w górę, kto e, nie zasubskrybował, zachęcam. No i kochani, jeżeli macie na przykład pomysły do tego naszego podcastu. O jakich tematach męskich pogadać? Proszę bardzo, zachęcam. My mamy co prawda całą listę, ale może się okazać, że traficie z czymś jeszcze. Jeżeli byście chcieli na przykład yy, żebym jednak zawalczył na yy, fame MA, to nie. Gośka Gośkawiły, to nie. Damn. A Gośka mówi, że ona może się naparzać w klatce. No w sumie za 100 tysięcy, to gośka nie takie rzeczy by zrobiła. Głupio to zabrzmiało. Nieważne, nieważne, bo to wcale nie jest tak, że moim ulubionym powiedzeniem jest żonę to mam przy wypłacie, resztę żyję w celibacie. To wcale tak nie jest. Nic, a nic, nic. Nie jeden z Was tak ma, mi się. Ojciec głupek. Nie jeden z Was. No dobrze. Wszystkim serdecznie dziękujemy. Zachęcamy do zostawienia komentarza. Zostawcie subskrypcję. Tu dajcie lajka. Like będzie bardzo fajnie i obserwujcie kanał. E, mam nadzieję, że już niedługo was pozytywnie zaskoczymy i że wszystkie treści, które się będą pojawiały, no przypadną waszemu sercu. Więc jeszcze raz dziękujemy. Do zobaczenia, Gośka! nie. Nic, gdzie kto tu jest motorem napędowym? Kto jest kołem zamachowym? Tak jest. Gośka. Trzymajcie się cieplutko i wszystkim do zobaczenia, do usłyszenia, do zobaczenia, do usłyszenia, do zobaczenia, do usłyszenia, pa, pa! Jezu Chryste, powiedz, że się nagrało. Bo ja jeszcze nie nagrało i mam już... Jeszcze... Nie no, co ty, gdzie piłem, weź to wylej, kobito. Jak to, gdzie ma na wierzchu? Bo, bo to nie było wino, tylko ja z, z zrobiłem. To było z dżemiku. Dżemik miał grzyba, przecież ja przed chwilą ten drzemik jadłem! A to dlatego w zlewie stało.